Hej, Nathan! Przyniosłam ci jabłka. O, cześć, Havlin. To bardzo miłe z twojej strony. Proszę, masz tu koc. Przepraszam, noga mi się podwinęła. Dzień dobry, Havlin. Cześć, Nathan. Co tu się dzieje? My przewróciliśmy się. To tygrys? Muszę szybko posprzątać. Jak mama Nathana mnie znienawidzi, to na pewno mnie rzuci na pożarcie. Wrócę tu za 5 minut. Szybko, Havlin, trzeba posprzątać. Przecież wiesz, co nas robi? Rzuci nas na pożarcie tygrysowi. Havlin, nie to miałem na myśli. To jest mój zwierzak. On jest łagodny. No to całe szczęście. Już myślałam, że naprawdę nas pożre. Już jest pięknie posprzątane. No, umiesz utrzymać porządek. Jesteś godna mojego syna. Dziękuję. Życzę ci udanego pobytu w naszym domu. Czuj się tu jak u siebie w te ferie. Mam nadzieję, że te ferie będą lepsze niż rok temu u mnie. Tak, teraz po mojej przeprowadzce nikt nie wie, gdzie ja mieszkam, a tym bardziej Logan i Claude, i oni się nawet nie dowiedzą. Całą noc kogel-mogel! Wyszła trzecia część. No dobrze, więc tutaj jest twoje łóżko, a tutaj są schody. O nie, czy to wrzątek? Jak będę nie grzeczać, na pewno mnie nim obleje. No to co chcesz porobić? Jest tyle fajnych rzeczy. No nie wiem, może ty wybierz. Może pogramy w grę planszową. To jest cudny plan! Jaki by tu wykonać następny ruch? Już wiem. Co wy tutaj robicie? Czemu to jest tak głośno? Jest już 23, a ja kazałam wam iść spać o 20. Pani Rot, my tylko... Co? I czemu macie na sobie jakieś okulary? Mamo, co się tutaj dzieje? Jest 23, w tej chwili spać. Dobrze, że mnie nie oblała wrzątkiem. Nathan, co tu się dzieje? Nie spodziewałam się tego po tobie. Teraz tu mnie na pewno obleję wrzątkiem. Idźcie już spać. Jutro 8 jest pobudka i będzie na śniadanie jajecznica. Wstawać już 5 po 8. Że jak? Havlin, obudź się już 5 po 8. Co? Co wy robicie? Widzieliście, jak było pięknie posprzątane, a teraz znowu syf. Mówiłam, żebyście szli spać o 20. No to pięknie, a wrzątek już czeka. Nathan, a tak właściwie to co tu robi moja mikstura? To jest specjalny krem, który gotuje już 5 lat na moje pryszcze. Zabieram to. To jednak nie wrzątek. Proponuję znowu posprzątać, bo mama na pewno się wkurzy. Loganie, czy ty słyszałeś, że ten pan tutaj się przeprowadził? No, ale wiesz co, ja już zdążyłem od Howlin adres wykraść. To wyśmienicie, idziemy tam. Nie wytrzymam następnych ferii u tego bedendeja. Ona sobie tylko życie tam marnuje. Klodzie panie, ja słyszałem, że jego matka oblewa ludzi wrzątkiem. A ja słyszałem, że tam trzyma w klatce tygrysa. Żywego tygrysa! Co on z nim zrobi? Loganie, teraz się wdrapujemy. Dlaczego ona jest tak nisko? To nie do wiary. Chyba skręciłem łeb. Co wy tutaj robicie? Kto to w ogóle jest? To złodzieje. Ja się boję. To znowu wy? Skąd wam znam, złodziejaszki? Wypadł z mojego domu! Dzwonię na policję! A z policji do sanatorium musimy uciekać! Ale pani droga, to nie tak! Przecież jestem bratem tej oto niewiasty! Nie rozumiem, co to za nieporozumienie! Logan, ale co ty robisz? Jak to za źle, paku? I jem! Czy pani w ogóle to widziała, jakie w tym domu warunki panują? Tygrysy w klatkach! Wrzątek na podłodze! Proszę mnie nie pouczać, to jest mój dom i ja wiem, co tutaj się znajduje. A ten tygrys to co? Ma pani licencję?
Wynoście się stąd! Nie rozumiem nic waszego bełkotu! No właśnie, wypad! To są złodzieje, oni mnie dręczą już! Jeszcze pożałujecie! Idę po straż miejską! Zżarłem wszystko, możemy iść. Co za skandal! Nawet nie posprzątają! No ja nie wiem, ja nie znam tych ludzi. A ty, Nathan? Ja też nie. Idę gotować zupę. Skąd oni w ogóle mieli twój adres? Nie dziwi mnie to, oni są nieobliczalni. Bardzo cię przepraszam za mojego brata. Zresztą sam wiesz, jaki on jest. Męczę się z nim od podstawówki, poza tym on nie chce zejść jak te pryszcze. Chyba wiem, co możemy zrobić, jeśli o pryszczach mowa. Halo, Claudine, kup od pani Rod krem na pryszcze i polej nim Claude'a i Logana. Howlin, ale co ty kombinujesz? Oni myślą, że to wrzątek, więc się wystraszą i będą mieli taką zemstę z naszej strony. To jest bardzo dobry plan. No i znowu to samo. Loganie, panie, nowy plan. Dzwonimy do Skaliny Calaveras i ustalamy z nią porwanie. Ale co, porwać tygrysa? Porwać Howlin. Skalita, odbieraj to. Halo, Logan? Czemu psujesz moją skarpetową imprezę? Jest misja. Słuchaj uważnie. Musimy porwać Howlin. A co, to ona już z wami nie mieszka? Kurde, jest u Nathana, porwał ją. Ocalę ją. Adres to ulica Trupowa 96. Dobra, uratuję ją jak Wenus. Wreszcie cisza i spokój. Ale ten film jest ciekawy. Czemu ją porwałeś? Ty z Wyrolu! Skelly, to skąd ty masz tego konia? I skąd ty masz moją skarpetę? Ja wiem, co wyknujecie! A ty co sobie myślisz? Porwał Howlin i zadowolony! Udaje, że nic się nie stało! Nikt mnie nie porwał. Okłamali mnie. Albo wykłamiecie! Oddawaj Howlin dobrowolnie, albo zabiorę ją siłą! Howlin, ja chyba ucieknę, ona przecież jest uzbrojona! Nie ma się czego bać, to same kości! Zraniłaś me uczucia. Ode mnie nie odbiera! Daj ten telefon, ja zadzwonię za ten raz! Halo, Skalida! Ona znowu nie odbiera! Będę ty ją zamknął z tygrysem! Zaczynam się martwić! Idziemy tam! Zwycięstwo! Skalida, uratujemy cię od tygrysa! Co tu się w ogóle dzieje? Przytrzasnęłam Nathana! Mocniej! A Howlin obwiniałam kocem, żeby się nie mogła ruszać! Nie bijcie go! Ała, moja noga chyba się skaleczyła. I dobrze ci tak! Właśnie ci zepsuję konsolę! A ty, młoda damo, wracasz do domu. Ha, ha, Skalita rządzi! O co z wam znowu chodzi? Czemu to jest tak głośno? Jest głośno, gdyż pański z państwa syn porwał tą młodą wilkołaczkę, a ja ją chciałam ocalić. Co ty znowu wygadujesz, damo? Ona przecież przyszła tu tylko na ferie, a wy znowu złodziejaszki, proszę podać mi numer do osoby, która się wami opiekuje. Ja znam tą osobę osobiście. Proszę dać mi do niej numer. Natychmiast. O nie! Klaudiana tu będzie! Mam podaczkę! Szybciej śniadało, pani Rod. Co tu się w ogóle stało znowu? Jak dobrze, że pani już jest. Nawet nie chcę wiedzieć, co ty tu robisz, Skelita. Przeprowadzam akcję ratunkową. Niech pani zabiera swoje manatki i wynocha stąd. Mój dom już jest już w większej połowie zdemolowany. Tym razem wam nie odpuszczę i jedziecie do tego sanatorium. Ale to jest jeden skutek pozytywny. Lepiej zabierajcie się stąd do domu. Ja też do was? Nie ma takiej opcji. Lepiej odwiąż Howlin z tego koca. Wiecie, jakie są pozytywy tej całej akcji? My trafimy do sanatorium, a tam będzie nagrany vlog. Vlog z kanału Klodzik Wolfik pobyt w sanatorium. Jaki kanał? Nieważne.
I tak zgubiłam hasło! Bardzo przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło. Lepiej ja też pójdę do domu. Ależ nie, proszę poczekać! To, że ci dwaj chuligani i ten szkieleton narobili tutaj Saigonu, to nie znaczy, że to wszystko twoja wina. Przecież są ferie, należy się bawić, ale oczywiście z czystym pokojem. Zostań tu do końca ferii. To więcej niż tydzień! Idę teraz zrobić sobie okład z mojej mikstury, a wy wyczyśćcie tutaj i oglądajcie jakiś film, bądź róbcie co chcecie. Bardzo mi przykro, że tak wyszło. Przestań, Howlin! Skoro moja mama tak teraz powiedziała, to znaczy, że naprawdę cię lubi, bo nikomu innemu tego by nie powiedziała. A po drugie, no to przecież my ich zwalczyliśmy, bo oni narobili takiego rabanu, a nic się przez nich nie stało, czyli jest dobra nasza. Nathan i Howlin zawsze wygrają. Au. Radzę wam iść normalnie. Radzę wam iść spać normalnie. Proszę iść już spać. Tygrysy w klatkach, wrzątek na podłodze. A teraz proszę zabierać się stąd i do domu.